Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassalle i w imieniu mojego stowarzyszenia oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta chciałem Państwu serdecznie podziękować za to, że zdecydowaliście się przyjść i uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, które jest związane z promocją książki Socjaldemokratyczna Polityka Społeczna, która została wydana pod koniec ubiegłego roku przez właśnie Fundację imienia Eberta oraz Ośrodek imienia Lassalle. Odbyło się już kilka takich spotkań w różnych zakątkach Polski. Kolejne spotkania są planowane w najbliższych miesiącach. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za to, że w dzisiejszym spotkaniu w roli prelegenta weźmie udział Pan Profesor Tomasz Szkudlarek z Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem bardzo szczęśliwy, że przyjął nasze zaproszenie do wzięcia udziału w dzisiejszej dyskusji. Chciałem też przedstawić grono autorskie, które będzie z nami dzisiaj dyskutować. Maria Skóra, Rafał Bakalarczyk, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Janina Petelczyc. A zanim przejdziemy do dyskusji, chciałem serdecznie przywitać szefa Fundacji imienia Friedricha Eberta, przedstawicielstwa w Polsce, pana Knuta Detlefsena, który chciałby Państwa w tej chwili serdecznie przywitać i otworzyć nasze spotkanie. Bardzo proszę.